wyciągnęliśmy nasze pilikornisy z lodówki. Tu mamy, zobaczcie, jedną królową. No, trudno powiedzieć, czy się ona przykleiła, czy nie. Ale chyba ją troszeczkę odciągniemy od tych resztek pokarmowych, które były w środku. Żeby nam się może nie przykleiła. Odsuniemy ją tutaj maksymalnie na bok i zobaczymy, czy królowa dojdzie do siebie. Na jednym z... No, widzimy, że królowa już zaczyna reagować. Nie wiem, na jednym z filmów gdzieś w sieci, tak mi się wydaje, że była to królowa pilikornis. Wybudzanie trwało 14 dni. Nie wiem, dlaczego tak długo, może to kwestia temperatury. Przejrzyjmy sobie szybko całą królówkę. Może, kurczę, nie udaje nam się złapać. No, podejrzewam, że całe potomstwo, które było, gdzieś w dziwny sposób zniknęło. Póki co, zobaczcie, królowa dochodzi do siebie. Zostawimy ją na chwilę samą. No tutaj mamy drugą królową. Myślę, że tutaj zarówno dla jednej i dla drugiej królowej jak najszybsze i najlepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie ich do czystych, nowych królówek. Tutaj mamy, widać, potomstwo. Były jaja, teraz są larwy. No zobaczymy, pozwolimy królowej się zająć. No nie będę chwytał ciepłymi rękoma tutaj w obrębie wody, żeby nie zalać potomstwa. Zobaczymy, czy królowa postara się odratować potomstwo. Póki co zostawimy tą królową również do wybudzenia. No i jeszcze tutaj spojrzenie na obie królowe i takie pozostawimy. Zobaczymy, co będzie się działo w najbliższym czasie. Jamendo.com
No, mamy jedną z królowych, która już doszła do siebie. Bezpośrednio tutaj nad głową, może nie za dobrze widać, jest taki cień. Może przewrócę, żeby ciało kolejne zasłonić. Widzimy, że są dwa jaja, które zostały z zeszłego roku. Królowa teraz będzie pobierała pewnie trochę wilgoci wody, także zostawimy ją. No i w międzyczasie dostała kropla syropu daktylowego. I myślę, że w takiej formie zostawimy, żeby doszła do siebie. No i jeszcze w międzyczasie, zanim odłożymy nasze obie królowe, spojrzenie na drugą królową, która też dostała pożywienie. No i troszeczkę dłużej zajmuje, żeby dojść do siebie. No przy wkładaniu tutaj pożywienia osuszyłem na tyle, ile się dało, ścianę probówki, żeby nie uszkodzić i nie zabrać potomstwa. No i żeby królowa nie miała problemu, żeby powstać i żeby nie poprzyklejała się do ścianek. No myślę, że resztki sił, które ona potrzebuje teraz, no to wolałaby spożytkować na pokarm dla potomstwa niż na dochodzenie do siebie. No to jest w pewien sposób zagrożenie dla kolonii. Także zostawiamy nasze kolonie, niech dochodzą do siebie. Zostawię tutaj te dwie królowe i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.